Był to już drugi memoriał imienia Kazimierza Januszkiewicza, nauczyciela WF-u i wychowawcy młodzieży. Turniej rozgrywany był w hali jednostki wojskowej przy ulicy Mickiewicza, w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Łokietka i w hali przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu. Mistrzostwa cieszyły się dużym zainteresowaniem. W turnieju wzięło udział 13 zespołów z Turku, Łodzi, z Duńskiej Woli, Warty i Sieradza. Mecze rozegrano z podziałem na 4 grupy. Zatem mistrzostwa Sieradza w siatkówce odbywają się rokrocznie. Jak ja pamiętam, to na pewno to jest 16-17 lat wstecz. Ale ponadto mamy dzisiaj drugi memoriał imieniu Kazimierza Januszkiewicza. To jest kolejny nauczyciel, WF-ista, wychowawca młodzieży, który upodobał sobie piłkę siatkową i on chyba miał, jeśli chodzi o juniorów, najwyższe osiągnięcia, bo byli nawet wicemistrzami polskich juniorów. Wtedy siatkarze trenowali pod szyldem Żegliny Sieradz. Rodzina również jest dzisiaj prawie w komplecie. Miło spędzamy tutaj czas na tym turnieju. Zgłosiło nam się 16 drużyn, co prawda na parkiecie odliczyło się mniej, ale mamy przedstawicieli nie tylko Sieradza, ale mamy z Duńskiej Woli, Turku, Koła, Łodzi. I myślę, że tak dalej należy to prowadzić. Cieszę się, że zainteresowanie siatkówką jest równie duże i równie popularna jest na terenie Sieradza jak piłka nożna. Podczas turnieju obecna była również rodzina zmarłego Kazimierza Januszkiewicza. My rozmawialiśmy z córką pana Kazimierza. Taki turniej to musi być wyjątkowe wydarzenie, przede wszystkim dla córki. Jest ogromnym wydarzeniem, nie ukrywam, ponieważ tata był dla mnie znaczącą postacią w moim życiu i nie tylko w moim. Myślę, że ogólnie całego środowiska, również sieradzkiego, które wychowywał i uczył. Czym był sport przede wszystkim dla taty? Oj, to była druga jego miłość. Mogłabym tutaj bardzo dużo opowiedzieć na ten temat. Temat jest niewyczerpany po prostu. Jak pani wspomina właśnie ten czas w domu, ten temat sportu na pewno się przejawiał bardzo często w domu. Temat sportu się przejawiał, natomiast tata się mało pojawiał, ponieważ no, był zajęty od rana do nocy praktycznie włącznie z sędziowaniami, z trenowaniem młodzieży, jeśli chodzi o piłkę siatkową i nie tylko. Czyli są dwie strony medalu mimo wszystko. Są dwie strony medalu, aczkolwiek wspominam to też również bardzo miło, ponieważ zjeździłam z ojcem troszeczkę na różne wyjazdy, czy obozy, czy w czasy takie no już typowe dla nas rodzinne, typowo rodzinne. Jak pani wspomina tatę? Brak słów. Brak słów. Był to tak, był to mój najukochańszy człowiek na świecie. Zwycięstwo w otwartych mistrzostwach Sieradza przypadło drużynie Straży Pożarnej Sieradz, która w finale pokonała zespół Ines Turek. Trzecie miejsce w turnieju wywalczyła drużyna MKS Most Turek. Najlepszym zawodnikiem mistrzostw został Artur Hellman z Ines Turek.